Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani moi stali widzowie i drodzy sympatycy naszego kanału Tuba Cordis. Ten filmik nagrywam w poznańskim Karmelu, to znaczy w klasztorze sióstr karmelitanek bosych w Poznaniu. Chciałem pokazać ten element, prawda, odizolowania się od świata tutaj. Krata. W tej chwili już to, te obyczaje zelżały, bo dawniej to nawet jak najbliższa rodzina przyjeżdżała, to nie dość, że była podwójna krata, ale jeszcze w środku ta zasłona, także się nie widziano. Teraz już tak no, właściwie to widzenie jest możliwe, ale w dalszym ciągu przez kratę. To tylko siostry zewnętrzne, takie, które załatwiają coś tam, wpuszczają gości, zakupy robią, tych to nie obowiązuje, ale te wszystkie siostry klauzurowe, a tam funkcje jakieś i tak dalej, to mają właśnie klauzurowe, no to są zobowiązane do zupełnej izolacji i pragnę tutaj powiedzieć, że one są szczęśliwe na ogół. Rzadko się zdarza, że któreś to nie odpowiada, tak? Nawet kiedyś tak było, że okulista chciał spojrzeć w oczy tam, powiedzmy, tutaj nie wystarczył mu wywiad, a po prostu pod tym pretekstem chciał zobaczyć, jak te siostry wyglądają. I był zaszokowany, ile było szczęścia w oczach, jakie te siostry były szczęśliwe. I o tym później opowiadał. Ale w każdym razie nie do tego zmierzam. Zmierzam do tego, że nawet gdyby któraś się czuła nieszczęśliwa, nawet gdyby tam, powiedzmy, uważała, że ma najgorszą pod słońcem przełożoną, która ją gnębi, to nic nie upoważnia jej, absolutnie nic, do złamania słowa danego Chrystusowi. To jest sponsa Christi, oblubienica Chrystusa. Ona przyrzekała czystość, ubóstwo i posłuszeństwo. I ona ma być posłuszna. Tylko wtedy nie posłuchać przełożonej, gdyby przełożona namawiała ją do grzechu, to wtedy nie. To wtedy ma nie tylko prawo, ale i obowiązek odmówić. Ale tak poza tym, no to jeżeli się czuje nieszczęśliwa, prześladowana, no tak było przecież ze świętą siostrą Faustyną, z wieloma innymi, prawda? To jest próba pewna, przez którą musi przejść. I w ten sposób się doskonali, jak złoto w tyglu. Hartuje się, nabiera właśnie takiej doskonałości i świętości, ale tylko drogą posłuszeństwa, nie buntu. Podobnie jest w kapłaństwie i w małżeństwie. W małżeństwie, prawda? No jest dane słowo. Dają sobie słowo wzajemnie ci nuptujęci, czyli współmałżonkowie, tak w trakcie ślubowania. I to jest wobec Pana Boga. To jest również obietnica złożona Bogu. Bo to jest wobec Boga, dają sobie słowo w obecności kapłana, to jest uroczyste i to jest absolutnie nieodwołalne. Ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz że cię nie opuszczę aż do śmierci. Czy dobrze się zastanowili nad tymi słowami? Oraz że cię nie opuszczę aż do śmierci. Bez względu na cokolwiek by się stało, nie wolno opuścić współmałżonka. Aż do śmierci. Nie wolno też zdradzić współmałżonka, ani nawet z nim samym, ale jeżeli jeszcze nie byli małżonkami przed ślubem, to jest zdrada też. Jak to zdrada? No przecież oni ze sobą tylko. Tak, ale jeżeli przed ślubem, nie czekasz na ślub, tylko przed ślubem zachowujesz się w sposób charakterystyczny dla współmałżonków, no to grzeszysz ciężko. To jest cudzołóstwo. I w ten sposób no, to próbujesz tego kandydata na współmałżonka jakoś, wystawiasz na próbę, nie traktujesz do końca poważnie i to jest strata też. Ani to, co powtarzam nieraz, wielokrotnie powtarzałem, ani ułamka sekundy przed sakramentalnym związkiem małżeńskim, ani ułamka milimetra obok, ani ułamka sekundy przed. Dawniej to doskonale rozumiano, że jeżeli z kimkolwiek zdradzi się,
tego współmałżonka, nawet z nim samym, póki jeszcze małżonkami nie byli, to jest zdrada i to jest pójście krzywą drogą. To jest zboczenie z prostej drogi, pójście krzywą drogą. Jak jest krzywa po łacinie, wiesz, kto nie wie, to niech się dowie, tak? I stąd też rozróżniono dawniej w staropolszczyźnie. Proszę się nie oburzać, proszę się nie gorszyć, bo muszę zacytować wiernie. Taki, powiedzmy, zrodzony gdzieś tam z nieprawego łoża obok, no to był bękart, tak? Bękart. Ale jeżeli nawet z tą osobą, która stała się z tą, powiedzmy, żoną, z tym mężem, ale jeszcze przed ślubem, to wiecie, jak się to się nazywało? To był skurwysyn. Dokładnie tak, sit venia verbo. W tej chwili to brzmi jak jakiś taki wulgaryzm, ale wtedy nie, po prostu to było skurwy, czyli z tej krzywej drogi zrodzone, tak? Nie prostej, tylko krzywej. I to wówczas rozumiano doskonale. A dzisiaj, no co? No co ma począć biedna? On tak ją traktował i tak dalej. Ślubowałaś? Oraz, że cię nie opuszczę aż do śmierci. Rozumiesz te słowa? No tak, ale to on ją opuścił, bo odszedł od niej. Ale ona też go opuszcza, jeżeli bierze innego. Jeżeli się za niego codziennie nie modli, to jest zdrada, to jest opuszczenie współmałżonka i złamanie danego słowa. Złamanie współmałżonkowi i złamanie samemu Bogu, wobec którego się ślubowało. I tego absolutnie pod żadnym pretekstem czynić nie wolno. Podobnie w kapłaństwie, kochani. No, przecież jak ja dostałem ten zakaz wypowiedzi medialnych, który w tej chwili jeszcze trwa, już nagrywam z myślą o tym, że jak ksiądz biskup mnie odblokuje, to będę miał zapas filmików, no to przecież niektórzy mnie namawiali do buntu. Dlaczego ja nie walczę? Dlaczego z własnym biskupem mam walczyć? No ludzie, o czym tu mowa w ogóle? Przecież ja mojemu biskupowi, podobnie jak małżonkowie sobie nawzajem, czy jak zakonnicy czy zakonnice, przyrzekałem uroczyście wobec samego Boga. Biskup mnie się pytał w czasie święceń, w świątyni, wobec Boga zadał mi to pytanie, czy przyrzekasz cześć i posłuszeństwo mnie i moim następcom? Odpowiedziałem, przyrzekam. No słowo się dało. Daję słowo, to jestem zobowiązany go dotrzymać. Przyrzekam, powiedziałem. Jak miałbym złamać tylko dlatego, że biskup coś mi kazał, co mi się nie podoba, czy zakazał mi czegoś, co mi nie odpowiada? No absolutnie nie. Owszem, gdyby biskup mi kazał zrobić coś, co byłoby grzechem śmiertelnym, to wtedy mam nie tylko prawo, ale i obowiązek odmówić, tak? Ale, no na przykład, gdyby biskup mi jeszcze jako proboszczowi kazał udzielać komunii świętej na rękę, zgodnie z moim sumieniem, to jest grzech śmiertelny. Zarówno gdybym sam to robił, jak gdybym pozwolił któremuś z moich wikariuszy. I w tym wypadku musiałbym odmówić, bez względu na konsekwencje, co mi je czekało. Bez względu na to. Ale tu chodzi o sprawę sumienia. Jeżeli to jest grzech śmiertelny, nie wolno mi się na to zgodzić. Natomiast jeżeli biskup mi każe coś, co tylko jest dolegliwością dla mnie, ale nie prowadzi do grzechu, no to mam obowiązek być posłusznym. A jeżeli biskup mi czegokolwiek zakaże, ale już czegokolwiek, nawet rzeczy najświętszej, najbardziej pożytecznej, która przynosi mi najwięcej satysfakcji, jak to się mówi, trzymam je przy życiu, jeżeli mi czegoś takiego zakaże, trudno. To jest próba. Próba posłuszeństwa. I ja jestem zobowiązany święcie wobec Boga, jeżeli biskup mi czegoś zakaże, tego nie robić. No podobnie jak święty ojciec Pius na przykład kiedyś. Ani nie mógł mszy świętej odprawiać, ani innych tam czynności spełniać. No i dostosował się. Bo jeżeli się dało słowo komuś, wobec Boga, no to nie wolno z gęby robić pragęby. Dałem słowo, zamierzam go dotrzymać. Słowo daję i to jest święte.